Jezus przemienił 600 litrów wody w wino. Dlaczego taka ilość? Przecież to było za dużo na to wesele. Ale tu się znowu okazuje hojność Bożą. Okazuje się, że ta hojność jest tak wielka, że Bóg nie tylko zabezpieczył to małżeństwo, tą nową rodzinę, zaopatrując je wino na cały rok, bo przecież wino jest napojem codziennego użytku w krajach basenu Morza Śródziemnego, ale również dał tyle wina, żeby ta rodzina, to małżeństwo mogła się podzielić z innymi, którym wina zabrakło. A więc, gdy Jezus odpowiada na nasze prośby, gdy Bóg odpowiada na nasze prośby, to nigdy nie zapominajmy, że nigdy się nie da prześcignąć w swojej hojności, w swojej szczodrobliwości. To, co my mu, Jemu dajemy, oddaje nam w trójnasób, a nawet stokrotnie. I to powiedział. A więc niech to dobre wino będzie winem naszego wesela. Niech to dobre wino z rąk Bożych otrzymane będzie jednocześnie balsamem na nasz smutek, na naszą depresję, na nasze zwątpienie, na nasze potykanie się na drodze życiowej. Niech to wino Boże, łaski Bożej, łaski Ducha Świętego, niech wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny będzie również dla nas winem wesela. Niech będzie dla nas również napojem codziennym, również w postaci Eucharystii, bo to wino stało się materią Eucharystii. To wino stało się krwią Jezusa Chrystusa.